Pomimo rosnącej popularności aparatów bezlusterkowych, cały czas nie słabnie sprzedaż lustrzanek cyfrowych, równie popularnych jeśli chodzi o filmowanie. Dlatego w tym odcinku, z takiej okazji, że spodobała Wam się formuła mojego poprzedniego epizodu, przedstawię Wam przydatne triki, jeśli chodzi o filmowanie, na przykładzie popularnego modelu lustrzanki firmy Canon. Z tej strony Szakal i zapraszam Was serdecznie do obejrzenia kolejnego odcinka na Morel TV. Zacznijmy od rzeczy, która dla wielu osób może wydawać się naprawdę prozaiczna, choć cały czas spora garstka ludzi nie wie, do czego służy i czym właściwie jest płaski profil kolorystyczny. Mówiąc w skrócie, jest to funkcja aparatu, która pozwala na zarejestrowanie obrazu w jak najszerszym zakresie tonalnym dostępnym dla danego kodeka wideo. W rezultacie obraz dla amatora może wydawać się brzydki, bo brakuje mu kontrastu czy nasycenia, ale w praktyce płaski profil pozwala naprawdę na bardzo dużo w postprodukcji, w efekcie czego uzyskujemy dużo lepszy wygląd filmu. Niestety firma Canon fabrycznie w swoich lustrzankach nie udostępnia płaskiego profilu kolorystycznego, chociaż i tutaj ciekawostka, przy modelu Canon 5D Mark IV możemy taki profil dokupić za jedyne $99. Na szczęście istnieje zupełnie darmowa alternatywa. Firma Technicolor udostępnia płaski profil kolorystyczny na swojej stronie i każdy może go stamtąd pobrać zupełnie za darmo. Aby go zainstalować, oprócz aparatu potrzebujecie jeszcze oprogramowania Canon EOS Utility 2, które możecie pobrać ze strony producenta. Podłączamy aparat do komputera za pomocą przewodu mini USB, a następnie uruchamiamy go w trybie manualnym. Włączamy aplikację EOS Utility, wybieramy opcję Remote Shooting, a następnie Register User Defined Style. Jak widzicie, na liście znajdują się dostępne fabrycznie profile, nas natomiast interesuje ikonka folderu. Po jej kliknięciu wskazać należy lokalizację pliku o rozszerzeniu PF2 pobranego ze strony Technicolor. Link znajdziecie w opisie tego filmu. Po jego wybraniu na liście pojawi się nazwa Cine Style. Teraz wystarczy kliknąć OK. Następnie trzeba uruchomić aparat ponownie, wejść do menu, przejść na drugą zakładkę oraz odszukać pozycji styl obrazu. Klikamy Set, a później wskazujemy profil użytkownika, na którym wgraliśmy Cine Style. Czasami może zdarzyć się tak, że w trybie fotograficznym Cine Style będzie widoczny od razu, ale w trybie filmowania nie. W takim przypadku w trybie filmowania trzeba wejść do menu, wybrać trzecią zakładkę, a następnie kliknąć Set na pozycji Styl obrazów, przejść do stylu użytkownika, nacisnąć guzik Info, a później ponownie Set i z listy wybrać profil Cine Style. Na koniec możecie zobaczyć kilka przykładów, jak wygląda obraz uchwycony w płaskim profilu kolorystycznym, a także jak zmienia się pod wpływem tzw. gradingu, czyli nadania pożądanego klimatu barwnego. Lustrzanki firmy Canon, w przeciwieństwie do wielu bezlusterkowców, nie obsługują fabrycznie funkcji robienia zdjęć poklatkowych, czyli tzw. timelapsów. Na szczęście możemy skorzystać z niestandardowego oprogramowania o nazwie Magic Lantern, który jest istnym kombajnem, ale ja w tym materiale skupię się na jednej funkcji, która będzie mi potrzebna do zrobienia timelapsa, a mianowicie funkcji interwałometru, który pozwoli nam na wykonywanie zdjęć w konkretnych odstępach czasu. Magic Lantern jest darmowy, możecie pobrać go z linku, który znajduje się w opisie tego filmu. Pamiętajcie tylko, aby wybrać wersję odpowiednią dla Waszego aparatu. W moim przypadku to Canon 600D. Instalacja jest banalnie prosta, wystarczy wypakować pliki na kartę pamięci, a następnie umieścić ją w aparacie i uruchomić aktualizację oprogramowania. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, to znajdziecie masę tutoriali na YouTubie, jak taką instalację poprawnie przeprowadzić. Uruchamiamy Magic Lantern naciskając guzik śmietniczka, później należy przejść do zakładki Shoot i wybrać pozycję interwalometer.
Aby aktywować tę funkcję, naciskamy Set i za pomocą klawisza Q przechodzimy do ustawień. Tu wybieramy długość interwału, czyli czas, jaki ma upłynąć pomiędzy kolejnymi klatkami timelapsa. Następnie wychodzimy z Magic Lanterna za pomocą guzika z ikoną śmietniczka, który jest jednocześnie domyślnym przyciskiem odpowiadającym za rozpoczęcie wykonywania timelapsa. Aby zatrzymać interwałometr, należy kliknąć przycisk podglądu wykonanych zdjęć. Timelapse najlepiej wykonywać w trybie manualnym, tak aby ustawienia czasu naświetlania, przysłony, ISO oraz punkt ostrości były takie same przez cały czas trwania finalnego filmu. W innym przypadku uzyskany obraz będzie migotać lub będzie nieostry. Przed wykonaniem wideo poklatkowego warto także w menu zmienić format obrazu ze standardowego 3:2 na 16:9, czyli proporcje, z których w filmowaniu korzystamy najczęściej. Przed przystąpieniem do pracy warto jeszcze obliczyć, ile czasu musicie wykonywać zdjęcia, aby osiągnąć zadowalającą długość filmu. Za przykład weźmiemy wideo w 30 klatkach na sekundę, do którego robimy zdjęcia poklatkowe w odstępie 3 sekund. Zatem 1 sekunda filmu w rzeczywistości trwa aż 90 sekund. Oznacza to, że aby uzyskać 10-sekundowego timelapsa, należy wykonać 900 zdjęć, co przy 3-sekundowym interwale zajęłoby 45 minut. Rzućcie okiem na to, co mi udało się uchwycić. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do spróbowania fotografii poklatkowej. Dajcie znać w komentarzu, czy zamierzacie wykonać jakieś ciekawe timelapsy w swojej okolicy. Kolejny trik, który Wam przedstawię, nie dotyczy tylko i wyłącznie lustrzanek Canona, ale także wszystkich innych aparatów, do których mamy oprogramowanie do instalacji na komputerze, czy to na komputerze PC, czy na komputerze Mac, jak w moim przypadku. A czego dotyczy ten trik? No prosta rzecz. Ja, kiedy zaczynałem swoją przygodę na YouTubie, kiedy zaczynałem swoją przygodę z filmowaniem, zawsze zastanawiałem się, jak to jest, że jeśli aparat stoi tak, jak tutaj widzicie, a jesteśmy sami, no to jak w takim przypadku możemy ustawić ostrość? No oczywiście, możemy tak aparat postawić, aby mieć do niego dostęp ręką, no ale co w przypadku, kiedy tak właśnie nie jest? A kiedy mamy na przykład lustrzankę Canona 600D, która nie ma opcji tak zwanego servo autofokusa czy autofokusa w trybie live, gdzie po prostu zaznaczamy sobie punkty na matrycy, na ekranie i w tym momencie aparat nam w tamtym punkcie trzyma ostrość. Co w przypadku, kiedy mamy taki aparat, że jeżeli raz ustawimy tę ostrość, to niestety przestawić jej nie możemy. No właśnie, tutaj przychodzi nam z pomocą oprogramowanie producenta, a w naszym przypadku, jeżeli chodzi o Canona, to EOS Utility. Ok, mamy otwarte oprogramowanie. Jak widzicie, w tym momencie mam już pełen dostęp do mojego aparatu, widzę wszystkie ustawienia, ale nie mam jeszcze podglądu. Wystarczy kliknąć na przycisk Live View Shoot. No i w tym momencie, jak widzicie, oczywiście nie jest to super płynny podgląd, ale nam nie chodzi o to, aby był płynny, tylko chodzi nam o to, aby ustawić ostrość. Jak widzicie, możemy tutaj sobie przestawiać taki kwadracik, który jest właśnie tym punktem ostrości. No i wystarczy kliknąć, wybrać opcję fokusa. W naszym przypadku jest to Live Mode właśnie, aby ten fokus ustawić sobie w trybie auto. Klikamy na On. No i jak widzicie, teraz jestem poza fokusem. Teraz fokus jest na nadgryzione jabłko, a teraz przestawię na moją twarz. I kliknę jeszcze raz. No i w tym momencie jestem sfokusowany. Także jest to naprawdę bardzo, bardzo prosta rzecz i bardzo, bardzo banalna, natomiast niesamowicie przydatna, jeżeli właśnie w ten sposób nagrywamy film. Nie tylko w sytuacji, kiedy mamy w ten deseń kamerę ustawioną, ale także w innych może być to przydatne. Ostatni trik jest powiązany z moim ostatnim filmem na Morel TV. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, to sprawdźcie kartę, tam znajdziecie odnośnik. Do tego sposobu będziecie potrzebować oczywiście aparatu, smartfona, przejściówki USB OTG, a także przewodu mini USB. Z tych elementów powstanie zewnętrzny monitor, który przyda się na przykład do efektywniejszego ustawiania ostrości czy kadrowania. Potrzebna będzie jeszcze dodatkowa aplikacja, którą musicie pobrać ze sklepu Play. Niestety, darmowe wersje nie obsługują trybu filmowania, a jedynie fotografowanie. Dlatego ja zakupiłem program DSLR Controller. Teraz wystarczy podłączyć przewód USB do lustrzanki oraz smartfona za pomocą adaptera OTG, a następnie włączyć aparat i aplikację w telefonie.
teraz mamy zdalny dostęp do wszystkich funkcji aparatu, dokładnie tak jak w pokazanym wcześniej programie EOS Utility na komputerze. Aplikacja na Androida może być szczególnie przydatna w przypadku aparatów, które nie mają ekranu dotykowego. Chyba nie muszę Wam mówić, o ile wygodniej operować na wyświetlaczu, niż nawigować przyciskami. Z poziomu smartfona czy tabletu dużo szybciej będziemy w stanie ustawić konkretne opcje, a także o wiele dokładniej możemy manualnie dostosować ostrość. Znacznie większy przekąt na ekranu pozwoli także na wygodniejsze kadrowanie. A co w przypadku, gdy chcemy umieścić nasz zewnętrzny ekran na aparacie? Na to też jest prosty patent. Wystarczy zakupić za kilkanaście złotych adapter z gorącej stopki na gwint 1/4 cala oraz uchwyt na smartfona. Taka prosta konstrukcja będzie niesamowicie praktyczna w filmowaniu. Finalnie za kilkadziesiąt złotych możemy zapewnić sobie w pełni funkcjonalny odpowiednik zewnętrznego monitora, który kosztuje zazwyczaj znacznie więcej. I jak, podobały Wam się patenty przedstawione przeze mnie w tym odcinku? Odpowiedzcie na nasze pytanie zawarte w ankiecie, czy właśnie lubicie bardziej filmować lustrzanką, czy też aparatem bezlusterkowym? Możecie uzasadnić swoją odpowiedź pisząc w komentarzu poniżej. No i napiszcie, czy te triki były Wam znane, czy też dowiedzieliście się z tego materiału czegoś nowego. No i jeżeli chcecie więcej tego typu materiałów, to piszcie, na jaki temat kolejny odcinek właśnie mam przygotować. Ja Wam w tym momencie serdecznie dziękuję za uwagę, mówił oczywiście Szakal, zachęcam serdecznie do zostawienia łapki w górę pod tym filmem, jeżeli on Wam się przydał, no i subskrybujcie naturalnie kanał Morel TV po więcej. Żegnam się z Wami serdecznie i gorąco, trzymajcie się, pa pa!